Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sos czekoladowy idealny do deserów lub nawet lodów. Zapraszam. Na początek potrzebujemy masło. Jest to około 50 gram masła. Nie jest dużo. Kroimy w drobną kosteczkę i wrzucamy do miski. Następnie dajemy łyżkę cukru. To jest cukier waniliowy. Jak przyrządzić taki cukier waniliowy, możecie zobaczyć w innych moich filmach. I tutaj, co tu się będzie działo? Dlatego, żeby się mi czekolada nie spaliła, zrobię to w takiej kąpieli wodnej. Wodę gotuję, wrzucam na tą miskę i czekam, aż się wszystko rozpuści. Następnie będę dodawał czekolady. Jest to gorzka czekolada, 74%. Dodam całą, połamię ją, hop, hop, wrzucam ją połamaną do miski i wszystko zaleję mlekiem. Jest to mleko zagęszczone, niesłodzone. Idealnie. No i teraz czekam, aż się wszystko rozpuści. Pomieszam wszystkie składniki razem i sos czekoladowy będzie gotowy. Do całego miksu dodam jeszcze 2 łyżeczki czarnego kakao Deco Moreno. Jest to naprawdę pyszne kakao. Mieszam wszystko i czekam na gotowy efekt. Jak widzicie, połączyły nam się już wszystkie składniki razem. Nasz sos jest idealnie gładki i jest gotowy. W tym momencie ściągam go z ognia, ściągam go z pary. Proszę, popatrzcie, jaki świetny, piękny, idealny, jednolity sos czekoladowy. Możemy go używać od razu, ale jest ciepły. Ale możemy w nim maczać owoce lub inne rzeczy, banany na przykład, lub truskawki. Albo możemy go zostawić do ostygnięcia i wtedy używać go do deserów lub lodów. Dziękuję bardzo i życzę smacznego oraz zapraszam na stronę Facebooka Kocham Gotować. Do zobaczenia.